Zima kojarzy nam się wyraźnie z konkretnymi aromatami. Sosnowych igieł, suszonych owoców, grzanego wina z pomarańczami czy goździkami. Jest to również okres wzmożonej zachorowalności i obniżonej odporności naszego organizmu. Z kolejnego odcinka programu Warto Wiedzieć dowiedzą się Państwo, jak zadbać o nasz organizm oraz z wykorzystaniem roślin otoczyć się zapachem zimy, by ją przetrwać. Iwona Boganowska, zapraszamy. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Elżbieta Lenart, z wykształcenia inżynier ogrodnictwa ze specjalnością roślin zdrowotnych i leczniczych. Dzień dobry, witam Elu. Dzień dobry, witam panią serdecznie, witam państwa. Szczególnie w okresie zimy, w okresie zachorowalności większej na pewno, powinniśmy zadbać o nasz organizm wieloaspektowo. Przyjrzyjmy się może na początek smogowi, o którym mówi się ostatnio bardzo wiele. Zanieczyszczenie środowiska to temat również taki bardzo żywy. Tomaszów niestety zajmuje niechlubne miejsce wśród najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. Jak powinniśmy się chronić? No właśnie, niestety Tomaszów Mazowiecki ma ten problem związany ze smogiem. Musimy być świadomi tego, że smog w dużej mierze jest produkowany przez nas ludzi, a jest to trucizna i tą właśnie truciznę następnie my ludzie wdychamy, dzięki czemu, albo może nie dzięki, tylko przez co stajemy się w późniejszych okresach coraz bardziej chorzy, coraz bardziej zmęczeni i działa na nas bardzo negatywnie. Smog to przede wszystkim substancje chemiczne, które są rakotwórcze, kancerogenne, ale również to jest pył zawieszony, który wnika w nasze płuca i powoduje ich degradację. Wiele się mówi o przeciwdziałaniu smogowi. Powinni przeciwdziałać nasi mieszkańcy, ale również władze naszego miasta. Jeśli chodzi o polepszenie jakości powietrza, to jest nasz obowiązek, jeśli chodzi o przyszłe pokolenia. Każdy może coś uczynić. Dokładnie, każdy może coś uczynić, począwszy od zmiany sposobu ogrzewania swojego miejsca zamieszkania, poprzez takie drobne sprawy, jak na przykład oczyszczanie swojego najbliższego powietrza w swoim własnym domu. Dlaczego powinniśmy oczyszczać powietrze w naszym domu? Dzięki zamontowanym w naszym mieście czujnikom Airly możemy na bieżąco monitorować stan powietrza. Niestety bardzo często zauważamy, że zwłaszcza w tych porach wieczorno-nocnych, no to powietrze jest w stanie tragicznym, ale również to samo powietrze trafia do naszego mieszkania. I my nim oddychamy, przede wszystkim wtedy, kiedy śpimy. A wtedy powinniśmy oczywiście się regenerować i odpoczywać. Dokładnie. W związku z czym proponuję, żeby każdy z mieszkańców, któremu ważne jest swoje zdrowie i zdrowie najbliższej rodziny, zainteresował się tematem oczyszczaczy powietrza. Ten okres zimowy jest również o tyle korzystny, że zbliżają się święta, Mikołaj, więc może zamiast inwestować w kilka niepotrzebnych gadżetów, warto przemyśleć zakup właśnie oczyszczacza powietrza. Te oczyszczacze powietrza są różne, większe, mniejsze, mają różny design, ale przede wszystkim mają spełniać właśnie funkcję przefiltrowywania powietrza i usuwania z niego po pierwsze alergenów, jakim jest na przykład kurz, roztocza, ale również albo przede wszystkim powinny posiadać filtry węglowe, które oczyszczają powietrze w naszym mieszkaniu z tych właśnie chemicznych, toksycznych związków chemicznych, które są składnikiem smogu. Czasem oczyszczacze powietrza posiadają dodatkowe funkcje, na przykład filtr ultrafioletowy, który powoduje, że zabijane są bakterie, wirusy i grzyby, co sprzyja na przykład w momencie zachorowania na grypę, pomóc nam w powrocie właśnie do zdrowia.
polecam, aby każdy z mieszkańców zainteresował się posiadaniem oczyszczacza powietrza. Mamy tu taki przykładowy. Dokładnie, mamy tutaj ze sobą przykładowy oczyszczacz powietrza, który wbrew pozorom nie jest duży, nie jest niewygodny, rzekłabym nawet, że jest leciutki. Można go ustawić w swoim mieszkaniu. Warto zwrócić uwagę na to, jaką powierzchnię oczyszcza nam dany oczyszczacz powietrza. Warto zwrócić uwagę na to również, jakie posiada filtry. I filtr jest tutaj kluczowym właśnie elementem, jeśli chodzi o oczyszczanie powietrza. Mamy w oczyszczaczu powietrza filtry, są to filtry wymienne, które mają różne warstwy. Pierwsza warstwa to jest filtr, który wyłapuje alergeny jak kurz i roztocza. Następnie mamy szczelny filtr HEPA, czyli taki jak w odkurzaczu, a później jest najważniejszy filtr, czyli filtr węglowy, który wyłapuje szkodliwe substancje zawarte w smogu. Warto, aby była również możliwa włączania i wyłączania filtra, jakim jest filtr ultrafioletowy. Ten filtr powoduje przyspieszenie wracania do zdrowia podczas grypy, przeziębienia i innych tego typu zdrowotnych problemów, ponieważ zabija wirusy, bakterie i grzyby. Czyli tutaj sobie regulujemy, rozumiem, tak? Zachowujemy taką równowagę. Tak jest właśnie. Równowaga. Uruchamianie bądź też wyłączanie. Tak, równowaga jest bardzo ważna. Nie wolno przesadzać z nadużywaniem filtra ultrafioletowego, ponieważ wtedy wyjałowimy swoje mieszkania, swoją atmosferę, a to też jest niekorzystne. Dokładnie. Niektóre filtry posiadają również nawilżacze powietrza, dlatego jeżeli borykamy się z problemem suchości powietrza, warto zastanowić się nad taką funkcją. Niektóre filtry posiadają wbudowane czujniki powietrza, inne posiadają jakieś dodatkowe, na przykład ikonki właśnie pomagające nam monitorować na bieżąco stan powietrza w naszym domu. Warto jednak przed zakupem filtra, oczyszczacza powietrza, zorientować się, jaki jest stosunek ceny filtrów do naszego oczyszczacza i jak dużo będziemy ich potrzebować w okresie zimowym. Warto też sobie zastanowić się, gdzie taki filtr umieścimy, bo trzeba pamiętać, że oczyszczacz powietrza nie oczyszcza naszego powietrza poprzez ścianę. Także warto rozrysować sobie układ naszego mieszkania i tam, gdzie śpimy, posiadać taki filtr, który wbrew pozorom jest bardzo cichym filtrem i wcale nam nie przeszkadza podczas spania. A czy możemy na przykład zakupić sobie, zaopatrzyć je w maseczki antysmogowe, jeżeli mówimy o tym toksycznym powietrzu, które unosi się nad nami? Oczywiście, maseczki antysmogowe to również jedna z tych rzeczy, które powinien zaopatrzyć się każdy mieszkaniec naszego miasta, ze względu na to, że również w ciągu dnia, wychodząc na zewnątrz, borykamy się właśnie z tym szkodliwym, trującym dla nas powietrzem. Przede wszystkim narażone są na to osoby takie jak kobiety w ciąży, małe dzieci, osoby przewlekle chore na problemy z górnymi drogami oddechowymi, ale również osoby starsze czy alergicy. Maseczki antysmogowe można zakupić. Są one różnego rodzaju designu i kształtu, ale warto. Mamy jedną taką? Dokładnie, mamy tutaj jedną taką. Ta przykładowa prezentuje się w ten sposób. Ważne jest, żeby poprawnie ją dopasować do swojej twarzy. Od góry powinna posiadać taki uchwyt na nos, dzięki któremu łatwiej nam się dopasuje tutaj od góry. Cała maseczka powinna obejmować całą naszą twarz, żeby swobodnie można było oddychać przez nos i przez buzię. Warto też, żeby miała dobre zapięcie z tyłu, żeby nam po prostu utrzymywała tą maseczkę na twarzy. I również oczywiście warto się zastanowić nad jakością filtrów, bo w takich maseczkach filtry są wymienne. Również wymienne, podobnie jak w oczyszczaczu powietrza. Tak, tak, tak. Działają one na podobnych zasadach jak w oczyszczaczu powietrza i warto uświadomić mieszkańców, że maseczka antysmogowa to nie jest ta sama maseczka jak maseczka lekarska. Więc jeżeli mamy ochotę chronić się przed smogiem, powinniśmy zainwestować w maseczkę antysmogową, a nie maseczkę lekarską, bo tamta nas niestety przed smogiem nie ochroni.
Ostatnio coraz więcej również mówi się o naturalnych metodach wzmacniania organizmu, takich jak aromaterapia. Jakie wybrać właściwe olejki eteryczne? Oczywiście. Aromaterapia towarzyszy ludzkości od tysięcy lat. Natomiast współczesność oczywiście daje nam tutaj różnego rodzaju możliwości. My ludzie lubimy otaczać się miłymi zapachami, bo zmysł upłynienia jest dla nas bardzo ważny. W związku z czym, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy mamy mało tych wrażeń i bodźców węchowych związanych z oddziaływaniem natury, chętnie sięgamy po coś, co pachnie. Zaopatrujemy się w różnego rodzaju odświeżacze powietrza, czy też spraye lub inne świeczki, które oczywiście dają nam przepiękny zapach, ale trzeba się zastanowić nad tym, czy są dla naszego zdrowia korzystne, bowiem bardzo często tego typu produkty są jednak silnie chemiczne, a nie po to dbamy o swoje zdrowie, żeby dodatkowo aromatyzować się czymś, co jest dla nas nienaturalne i dla nas szkodliwe, dokładnie. Zatem co wybrać, żeby to było jak najbardziej naturalne? Tak jest. Jest różnica między olejkami eterycznymi, a olejkami zapachowymi czy kompozycjami zapachowymi. Olejek eteryczny to jest naturalna substancja pochodzenia roślinnego. Można ją zakupić w aptece bądź w certyfikowanym sklepie, na przykład z ekologiczną żywnością czy innymi ekologicznymi produktami. Ważne, żeby właśnie taki olejek eteryczny miał certyfikaty. Wtedy mamy pewność, z jakiego źródła i z jakiej rośliny pochodził i że on jako substancja, naturalna substancja chemiczna działa pozytywnie na nasze ciało. Jeżeli wybieramy tańsze zamienniki, czyli tak zwane olejki zapachowe czy kompozycje zapachowe, które oczywiście pięknie pachną, ale musimy być świadomi, że są to syntetycznie pozyskiwane związki zapachowe, które mogą na nas działać niekorzystnie, mogą powodować, że na przykład zacznie nas boleć głowa, będzie mieć nudności czy też duszność, w związku z czym nie warto aż tak bardzo ryzykować, tylko powinniśmy jednak przemyśleć sprawę zakupu prawdziwego olejku eterycznego. I tutaj jednym z kluczowych elementów wyboru jest cena. Musimy być świadomi, że produkcja olejku eterycznego jest dość droga. Dla przykładu, żeby pozyskać 1 gram olejku jaśminowego, należy zużyć 750 gramów świeżego kwiatu właśnie jaśminu. Więc cena jest kluczowa, ale też warto właśnie sprawdzać różnego rodzaju certyfikaty. I teraz olejki eteryczne możemy stosować w różnych sytuacjach. Możemy dodawać sobie je do kąpieli, możemy się nimi masować albo nie do końca nimi jako bezpośrednią substancją, bo to jest jednak związek chemiczny, który jest dość intensywny, żeby nam się nie stała krzywda na skórze, poprzez rozcieńczenie z innym olejem do masażu, ewentualnie jakimś balsamem, można właśnie się masować, lub w tych okresach właśnie jesienno-zimowych inhalować się olejkami eterycznymi, żeby oczyścić swoje drogi oddechowe i właśnie spowodować, że będziemy mieć mniej problemów, na przykład z katarem. W sklepach dostępnych jest również wiele przypraw, owoców. Które wybrać? Tak, zima jest z jednej strony dość ubogim okresem, jeśli chodzi o zioła i warzywa, ale z drugiej strony mamy ten specyficzny... Nie te naturalne. Tak, mamy ten specyficzny czas, jakimi są święta i warto się tym świątecznym czasem zainspirować do właśnie zakupu owoców czy też przypraw typowo świątecznych. Zacznijmy od cytrusów, które są bardzo popularne, jeśli chodzi o okres zimowy. Oprócz tego, że są smaczne i zdrowe, posiadają dużo witamin, to również przede wszystkim w ich skórce jest mnóstwo olejków eterycznych, które są dla naszego organizmu bardzo cenne. I tak na przykład obierając pomarańcze, nie trzeba od razu pozbywać się tej łupiny, można ją położyć na kaloryferze, poczekać aż ona wyschnie i wydzieli do naszego mieszkania olejek eteryczny
pomarańczowy. A pomarańczowy olejek eteryczny działa na nas uspokajająco i pozytywnie nastraja do zdrowia. Olejki takie jak na przykład olejek cytrynowy pobudza nasz układ odpornościowy do walki z chorobą. Natomiast olejek grejpfrutowy pomaga nam w walce na przykład z bólem głowy. Także zanim wyrzucimy łupiny z cytrusów, które mamy ochotę spożyć, to można je jeszcze jakoś wykorzystać. Zastosować. Tak jest. W sposób taki zupełnie naturalny. Mhm. I pomóż naszemu zdrowiu. Tak. Teraz przejdźmy do przypraw, które właśnie są proponowane przeze mnie w okresie zimowym. To oczywiście wszelkiego rodzaju przyprawy, jak już wspomniałam, świąteczne. Mamy tutaj goździki, cynamon, anyż, wanilię. Są tu zaprezentowane, rozumiem. Tak jest. Mamy tutaj na przykład po mojej prawej stronie te kawałki przypominające drewienko, bo to jest tak naprawdę kora. To jest prawdziwy cynamon, bardzo aromatyczny. Również można go zakupić w sklepach ze zdrową żywnością. Mamy tutaj goździki. To są takie małe, twarde kawałki zasuszonych kwiatów, również bardzo aromatyczne. Na przykład goździki działają bardzo dobrze, jeśli chodzi o sprawy związane z działaniem przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym i przeciwzapalnym. Wzmacnia naszą odporność, działa przeciwbólowo i taka ciekawostka, goździki są również afrodyzjakiem. Jeśli chodzi o połączenie goździków z pomarańczą, można wykonać tego typu bardzo ładne ozdoby świąteczne. To jest zwykła pomarańcza nabita goździkami, zostawiamy ją na świeżym powietrzu. Wydzielają się dwa olejki eteryczne, właśnie goździkowy i pomarańczowy. Działa na nasz organizm pozytywnie, a w momencie, kiedy stanie się ona już nieładna, na przykład nam troszeczkę podeschnie, po prostu wymieniamy ją na nowy model. Mamy jeszcze tutaj ususzone plasterki pomarańczy. Mhm. Możemy z powodzeniem suszyć plasterki pomarańczy, cytryny czy też grejpfruta. Wystarczy pokroić ten owoc na plasterki, położyć na kaloryferze, na przykład na papierze do pieczenia, sprawdzać, czy wszystko nam poprawnie wysycha, czy przypadkiem nie pojawia się jakaś pleśń, i tego typu ozdoby możemy później wykorzystać w okresie świątecznym, a przy okazji skorzystać właśnie, tak jak już wspomniałam, z olejków, które są wydzielane do naszej atmosfery. Warto też zastanowić się nad produkcją na przykład swojego cukru waniliowego. Często pieczemy ciasta, dodajemy zakupiony przez nas w sklepach cukier, który niekoniecznie jest naturalny. Warto więc zainwestować w prawdziwą laskę wanilii, która jest coraz częściej dostępna nawet w popularnych sklepach, i do szczelnego słoika z cukrem taką właśnie laskę wanilii wsadzić, odczekać kilka dni i już mamy piękny, aromatyzowany, zdrowy i naturalny cukier waniliowy. Czyli tak naprawdę wystarczy rozejrzeć się dookoła i można wykorzystać to, co prawda dostępne w sklepie, na rynku. Czy rośliny pokojowe mogą pomóc nam przetrwać zimę, wzmocnić nasz organizm? Wydaje mi się, że każda roślina pokojowa, nie tylko w okresie zimowym, ale ogólnie przez cały rok, jest na plus, jeśli chodzi o nasze zdrowie i samopoczucie, bowiem my jako ludzie lubimy otaczać się tym, co jest naturalne, więc taka roślina po pierwsze pozytywnie nas nastraja, ale faktycznie w tym okresie jesienno-zimowym może nam pomóc. Jeśli chodzi o równowagę, tutaj powrócimy do równowagi związanej z wilgotnością powietrza. Posiadanie roślin doniczkowych w domach pomaga nam właśnie w zachowaniu tej równowagi wilgotności, dzięki czemu nie będziemy mieć wysuszonych górnych dróg oddechowych. Wiele też roślin posiada zdolność
możliwości absorbowania związków chemicznych, tych, które nas trują, dzięki czemu pomagają nam w oczyszczaniu powietrza. Celowo użyłam słowa pomagają, a nie zastępują. Niestety, ale roślina nie jest w stanie w 100% zastąpić nam oczyszczacza powietrza. Ona pomoże przerobić niekorzystne związki chemiczne na te, które są dla nas nieszkodliwe, ale na przykład nie poradzi sobie z pyłem zawieszonym, który z powodzeniem oczyści z naszego powietrza tego typu oczyszczacz powietrza. A teraz może jakie rośliny wybrać? Które rośliny konkretnie? Którymi się powinniśmy otaczać? Powinniśmy się otaczać przede wszystkim roślinami, które mają dużo zielonych powierzchni, czyli takie bardzo liściaste. Im więcej zielonych liści, tym większa powierzchnia, która przetwarza właśnie te niekorzystne substancje na czyste powietrze. I są to wszelkiego rodzaju pnącza, na przykład epipremnum złociste, bluszcze, trzykrotki, ale mamy też na przykład zieliski Stenberga, to są takie trawy, ewentualnie skrzydłokwiaty, to też jest dość popularna roślina, która również pomaga nam w utrzymaniu odpowiedniej wilgotności. Wszelkiego rodzaju palmy, fikusy, draceny, im więcej zielonego, tym bardziej korzystnie dla nas. Ale też warto pamiętać o tym okresie, znowu powrócę, świątecznym. Za chwilkę staniemy przed momentem wyboru, na przykład choinki. Jeżeli zdecydujemy się na żywą roślinę, to również trzeba pamiętać, że to niesie za sobą również korzyści, bowiem żywe drzewka również wydzielają olejki eteryczne. Olejek eteryczny sosnowy, czy świerkowy, czy nawet jałowcowy przede wszystkim korzystnie wpływają na górne drogi oddechowe, pomagając nam właśnie w inhalacji nas samych, w związku z czym na pewno w otoczeniu żywego drzewka będzie nam się lepiej i łatwiej oddychało. Reasumując, najważniejsze rady. Jest oczywiście kilka ważnych rad, które warto zastosować w tym okresie jesienno-zimowym, żeby cieszyć się zdrowiem przez cały rok. Szanowni Państwo, smog to jest substancja, którą produkujemy my ludzie i my ludzie wdychamy następnie tę substancję, a jest to substancja silnie trująca, silnie toksyczna. Trujemy siebie, swoje dzieci i swoje wnuki, w związku z czym szerokie działanie przeciwko smogowi jest oczywiście jak najbardziej na plusie. Natomiast w swoim własnym mieszkanku możemy również zadbać o swoją rodzinę. Przede wszystkim warto zastanowić się nad oczyszczaczem powietrza, który polepszy jakość naszego życia. A kiedy już mamy czyste powietrze w naszym mieszkaniu, warto je dodatkowo uzupełnić o składniki aktywne pochodzące z natury. Użyjmy do tego dobrej jakości olejków eterycznych oraz popularnych roślin doniczkowych, które pozytywnie nastroją nas nie tylko w okresie jesienno-zimowym, ale przez cały rok. Dziękujemy Pani za bardzo cenne rady. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja również dziękuję. Yeah.